Siemanko, wędka sobie spinki. Witam Was serdecznie z Nadody. Tym razem, jak widzicie, nie za Wrocławiem, nie przed Wrocławiem, ale centralnie we Wrocławiu. Jestem koło mostu kolejowego na Sobowicach. No i dzisiaj celem będą płotki. Obiecywałem Wam, że ostatnio, że zabiłem Was na płotki. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Czy dzisiaj płotki będą? Zobaczymy. Natomiast ostatnio tutaj był Arek, z którym jestem, za chwileczkę Wam powiem dwa słowa, który zrobił naprawdę grube mamuśki, w tym jedną piękną płoć, która miała ponad 43 cm, tak? 43 cm, naprawdę piękna lożka, już można powiedzieć. No i mam nadzieję, że dzisiaj też takich płoci 40 plus dobierzemy się. Za chwileczkę powiem co i jak. No i co, zapraszam Was na film. Jak Wam wspominałem, jestem z Markiem po mojej lewej stronie, też będzie łowić na feder. No i jestem razem z Arkiem. Arku, powiedz mi, co tutaj pichcisz? Pichcę towar na donęcanie, glina wiążąca, jedna paczka z 150 jokersa, około setki kastera i parzona pinka w ilości około 50 ml. I to będzie sklejone kulerem i pójdzie na donęcanie. A powiedz mi w ogóle, jeżeli chodzi o spożywkę, bo spożywki masz bardzo grubo. Tak, spożywki, jak widać, tak to się wiadro około 2,5 kg. Jak na karpie. No jest jesień, ryby żrą, więc trzeba ręcić grubo. Dobra, tak tego się będziemy trzymać. Te wczoraj się zwanialiśmy i też się troszeczkę na grubo ustawiłem. Natomiast nie aż tak jak ty, więc raczej liczę na to, że ty będziesz odławiać więcej, ale te gruby mamuśki, które będą stały obok łowiska, to ja je wyharam. Ale zobaczymy w ogóle, co dzisiaj będzie tak naprawdę, bo pogoda jest taka niesprzyjająca, bo jest kosmos wysokiego ciśnienia, ma dzisiaj wiać, no i ostatnio była bardzo ładna pogoda, a dzisiaj się załamała i mam nadzieję, że to nie przeszkodzi płociom. Mamy nadzieję, że dorobimy taką, jak miałem ostatnio. Dokładnie. Tutaj damy, jak widzicie. Pociąg, szumi. No i co? Jedziemy do boju. Jesteśmy z Markiem. Mark też będzie łowić na feder, prawda? Cześć. Tak. I tak, powiedz mi, co, jak ty będziesz łowić? Co to jest? Tutaj mam dwie części gliny rzecznej i odrobinę ziemi torfowej. Okej, czyli tak na ciężko. Tak, ale troszeczkę to jeszcze dokleiłem tym kolerem. Odrobina okotki haczykowej, odrobina kastera i odrobina jokersa. Na razie delikatnie będziemy próbować. Okej, i też nastawiasz na płocie, czy chcesz coś jeszcze bardziej innego? Bardziej bym chciał sięgnąć leszcza, bo podobno tam w dalszej części jest szansa na większego leszcza. Przy filarze, tak? Na razie 55 metr mniej więcej. Okej, okay, no to fajnie, bo będziemy tak naprawdę każdy będzie miał troszeczkę inną taktykę, bo ja tak średnio, ty daleko, a jak blisko, więc myślę, że zobaczymy, gdzie to chyba stoi tak naprawdę. Tak, trzeba próbować. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi u mnie o towar, to tak, to na wstępnie, na nęcenie i potem na dolęcanie mam ziemię bełchatowską, ziemię to jest z kretowiska kupanego u siebie, dlatego widzicie tutaj sporo joka, pinka, biały, kaster i spożywka. Jeżeli chodzi o spożywkę, to jest 1 do 2 z ziemiami i to jest Fenix Natural Black. Także tak to wygląda. Dzisiaj na ciemno, na lekko, chociaż nie do końca, bo w sumie tej spożywki, tego rybactwa jest sporo, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to te płocie, które tutaj siedzą, skusi. A do łowienia już sama spożywka i rybactwo. Jak widzicie, tutaj martwa mam białe, kastery, pinki są żywe, a haczyk będą szły głównie. Zacznę od tego, że od pinek właśnie czerwonych i od ochotki hakowej. To troszeczkę pokażę. O, tutaj hakówka jest, no i to myślę, że będzie główną przynętą, przynajmniej to się ostatnio sprawdzało Arkowi, więc od tego bym zacznę. Jako że wiedzieliśmy, jak kształtuje się tutaj dno, zaczęliśmy od wstępnego ręcenia. Arek od razu zaczął odławiać drobnicę, natomiast mi już w pierwszym rzucie trafiła się piękna płoć. Zobaczcie, jaka płoć, jakie płocisko, kurczę, naprawdę piękna ryba, zaraz ją sobie zmierzymy, fajna rybka, mam nadzieję, że takie dzisiaj będziemy łowić cały czas, naprawdę kawał pięknej ryby. A Arek tam, Arek też ma, patrzcie, jaka płoć, zaraz ją też pokażę dokładnie. Ta u góry to Arkowa 31, ta moja ciutkę dłuższa, ale grubsza, fajna ryby, kurde, no, mam nadzieję, że taki będzie tutaj dużo. Kolejny rzut i kolejna ryba. Tym razem leszcz. I za chwilę następny. To zobaczcie, kolejny leszczyk. Pięknie zapięty. Prawilnie, bardzo ładnie. O, taka rybka
taki 40 może. Zaraz wypuszczamy. Chwilę potem w Podbiałku ląduje kolejna piękna płoć. O, sami zobaczcie. Piękna ryba, naprawdę. Kawał pięknej płoci. A jak poza okoniami i podkami też taki leszczyk się trafił. O, taki. Wypuszczamy do wody. Kajakarze jeszcze, przepraszam, wioślarze, tak, czy wioślarki właściwie chyba, bo tu dziewczyny. Marek tutaj walczy, na razie okonek. Jak to na tej dalszej linii? Mówisz, że jest słabiej, tak, że ta barka słabe, przepłynęła, to... Bliżej, bo a tam dalej ewidentnie jest mniejsza ryba, albo jazgasz, albo pan mi się trafi. Płoć też nieduża. Na razie jeszcze myślę, że gdzieś tak do 10 postaram się połowić na tej dalszej linii. A zobaczymy, co się będzie działo. No, trzeba próbować tutaj, ale jak widzisz, to i dalsza, i bliższa linia coś daje, nie? Branie następowało praktycznie w tempo. Chwilę po dotknięciu przez koszyczek dna, szczytówka zaczynała tańczyć. Moim łupem wpadały nieduże, ale relatywnie grube i ciężkie leszczyki. Ale patrzcie, jak pucharatany jest tutaj ten leszczyk. Nie wiem, czy to kurczę, a czego to jest? Słuchajcie, na początku miała być płocie i były płocie, a teraz się zrobiło takie trochę leszczowisko praktycznie. Co zarzucenie jest branie, ja co zarzucenie mam branie, ale miałem bardzo duży problem z tym, żeby wciąć te ryby, bo nie wiem co było. Były branie ewidentne, ładnie się wpinało, ale potem te ryby spadały z haka. Teraz zmieniłem przypon, no i trochę lepiej jest. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej. No i mam nadzieję, że wrócą te płocie. Kurczę, chyba trzeba zaraz się donęcić znowu, bo ewidentnie wkręciły się leszcze i one tutaj takie nie za duże, ale nie dają żyć. Ale tutaj walczy z jakąś większą rybą. Zaraz podejdę i zobaczymy. Nie możesz spiąć. Idę już cię tam nakręcić. 20. No to tym bardziej. Masz tu rybę jeszcze? Co jest? Jeszcze nie wiem. Ale chyba leszczyk. No, guma ładnie wyjechała tu. No, czy będzie widać? Dobrze wyciągnął gumę. No, jest go ładny leszczyk. Zobaczcie, no, jak tak, tak wyciągnął dużą gumę. Wyjedzie czy nie wyjedzie? No, jest kawule. Ładny. Jest w domu. No, piękna. Zaraz tam coś zaprezentujesz. No kurczę, powiem ci, że naprawdę fajny, zaraz go pokażemy. Piękny odrzański leszczyk, patrzcie kurczę. Za samą końcóweczkę. Teraz go zmierzymy, zważymy, zobaczymy, czy Arek będzie miał rekord. No i proszę, ile? 57. Jest fajna rybka, naprawdę ładny leszczyk. Gratulacje, Arek. No i zobaczcie, jest listopad. I patrzcie, wysypka tarłowa. Ta woda jest tak ciepła, że one się szykują do tarła. Dobra, wypuszczamy go ładnie. Dobra, no i do wody go. Chwilę posymuluję, ale zaraz odpłynie. I to jeszcze wam pokażę, tu jest sobie do nęce. Nęcę sobie taką małą szklaneczką, tą samą wędką, ona jest do 80 gram, ale tu w zupełności takie małe szklanki mogę rzucać na 30 któryś metr bez problemu. Taka sypka zanęta w miarę, bo nie ma tu jakiegoś dużego uciągu, a też tak jak powiedziałem, no nastawiałem się przede wszystkim na płocie, chociaż teraz wyszły bardziej leszcze, no ale liczę, że jeszcze jakaś mamuszka tutaj wpadnie. Tak to wygląda, proszę. O. Pokaż go. No ale jak się rozkręcił, takie teraz leszczyki. No to już nie taki leszczyk, to już taki kurczę ile, z kilogram będzie, nie? No, 700-800 gram. No, fajna rybka. No i tak jak Arek mówi, woda poszła w górę, bo te kamienie, które tutaj widzicie, są już całkowicie w wodzie. Nawet tam jest nad nimi 10 cm wody, a one wystawały z rana. Także ewidentnie tutaj też na pewno ma to wpływ na te ryby. I troszeczkę siadło, ale nic, spróbujemy jeszcze też odłowić.
Donęcanie pracującą zanętą zdecydowanie zwabiło rybę i zintensyfikowało brania, ale wciąż były to leszcze. Raz ciut większe, a raz chlapaki. Płoć praktycznie całkowicie odcięło, a jak już się pojawiały sporadycznie u Marka Jarka, to były to podrostki. Jest kolejny pan leszczyk, znowu ładnie zapięty. Nie jest duży, ale one są naprawdę, kurcze, grube i ciężkie, jak na swoje niewielkie rozmiary. A tam zobaczcie, barka w tle płynie, kolejna już dzisiaj. Ale też takie okuniki. No to już takie w miarę ładne. A mamusiek jak nie było, tak nie ma. Różne przynęty, przypony i odległości łowienia nie robiły różnicy. Chłopakom wpadała drobnica, a ja odowieram leszcze w przydziale od pół do kilograma. No i zobaczcie, na sam koniec praktycznie jest taki już naprawdę przyzwoity leszczyk. Wypuszczamy go oczywiście. Takim śluzem mnie żegna leszcz. Zestaw do wyczyszczenia i do zwinięcia. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy łowić. Szybkie podsumowanie. No miały być płocie i tak połowicznie były, nie? Na początku pojawiły się. Mieliśmy trzy takie godne, można powiedzieć, uwagi powyżej 30, a potem odpaliły leszcze. No i co, tak naprawdę ja odławiałem takie leszczyki w przedziale, powiedzmy około 40 cm. A jak miał fajnego leszcza, jako twój? 56, tak? 2,100 kg, tak? Dobrze mówię? No, także gratulacje, fajnie się udało. Marek na początku przestrzelił się z nęceniem przed barką i miał totalną studnię, co było dziwne, bo w sumie potem mówiliśmy o takim samym dystansie, ale jak się drugi raz przenęciłeś i zacząłeś mówić, to potem wchodziła ryba, chociaż była to mniejsza ryba, też trzeba przyznać, nie? Ale coś też się ruszyło. No i tak naprawdę z biegiem dnia, im później, tym te brania były słabsze. Na początku to można było wrzucać do wody zestaw i od razu było branie. Potem trzeba było kilka tych minut odczekać. No i co, słuchajcie, moglibyśmy tu się jeździć łowić, ale czas też nas goni i trochę się zrobiło zimno. Ja przynajmniej przemarzłem i to zdrowo. Także co, jeżeli Wam się podobało standardowo, to proszę Was o łapkę w górę. A jeżeli jesteście ciekawi kolejnych filmów z nadwody, to zachęcam Was do subskrypcji. Także żegnamy się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia nad wodą. Cześć! Cześć.